Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 10 odcinek z gry Ryzen. I ruszamy po kolejną misję. Tu już sobie nawet wybrałem. Tak, mamy tutaj zaległy raport o sytuacji, więc przejdziemy się dzisiaj trochę dalej. Nieco na zachód. Ale pójdziemy do Rudolfa i z nim pogadamy. Chyba mu dostarczymy jakiś raport. Słyszę jakieś stworzenie. Żądło szczur. No, come on, come on, bitch! A, pudło! O, podniósł na mnie rękę. Rękę. Za mało powiedziane. Co tam jest? What the f... Dobra, ja tam nie idę. Nie, to znowu są te popieprzone stworzenia. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. To są kolejne te stworzenia. A, oszaleję normalnie. A, są ćmy grobowe, to spokojnie. Sobie z nimi dam radę. Kurde, nie podnoś na mnie ręki. Pindo. Dobra, świetnie. W ogóle sprawdzę, czy idę cały czas dobrze, żebym, wiecie, się nie pogubił. Ziółka, ziółka. Jakiś kapelutek. O jest. Żebym ja tylko nie spadł. O, kurde, nie ma jakiejś innej drogi. Nie wiem, jakiegoś zejścia, no cokolwiek. Zarypiście. No, będę musiał przejść dość sporą drogę. Tam sprawdzę jeszcze, co to jest. Chcę wiedzieć nawet. Dobra, idziemy stąd. O, mamy żądło szczurki. Wkurzają mnie te żądło. O, level up! Pięknie. To mi się podoba już. Już się nie robi nudno. A wręcz ciekawiej. Trzeba będzie niestety ścieżką pójść. No inaczej normalnie tego nie zrobię. Zaraz, tam jest wilk, nie? Wilk. Tak, wilczysko. To już jest pewnie z kategorii trudniejsze stworzenie. O kurde, o kurde. Dobra, udało nam się z ledwością. A to może też wypijemy jeszcze miksturkę. Ja bym sobie jeszcze upiekł trochę mięsa, żebym miał jakieś zapasy, bo ja mikstur wiecznie nie będę pił. Włączyłem stoper, tak, włączyłem. I mi słońce trochę świeci, ale nie będę zwracał nawet uwagi. Ty, ja już przeszukiwałem chyba tą skrzynię, nie? Chociaż nie jestem pewny. Ale dobra, będziemy musieli iść ścieżką normalnie, bo ja tu zostawiłem tą pochodnię, która teraz sobie leży, ale niestety tu już jest zgaszona. Tam jakieś jest inne stworzenie, ale groźniejszy pewnie typ, więc ja, wiecie, nie będę... Nie chcę sobie napytać biedy, inaczej będzie kapowo. I nie dostanę się tam, gdzie chcę iść. Zaraz, a jakbym poszedł na przykład... O, nie, tam wczoraj pamiętam byłem, gdy robiłem tą misję z ćmami grobowymi. I po prostu tam jest po prostu góra, przez którą można zlecieć. Dobra, ubijemy to ćma grobowa. Trzeba znać taktyki tych stworzeń. O, ty... Durny stworzy... Przestań! Ty, widziałem ognisko przed chwilą. To zaraz. Hola, hola, hola. O, pozbieram sobie trochę mięty. Nie wiem, na co ja zbieram te śmieci, ale one mogą się kiedyś przydać, naprawdę. Do handlu, albo do zrobienia jakiegoś, nie wiem, do jakiejś recepturki. O, tu mamy ognisko. Sobie... Zapalimy.
Dobra, robimy mięcho, palimy je właściwie i trochę go zjemy. Dobra, cieszę się, że to wygląda świetnie, ale teraz chcę coś wszamać. Kurde, wypiłem wino, cholera. Nie, fajnie, nie fajnie. Dobra, to idziemy już, żeby po prostu nie przedłużać. Znowu mięta, kurde. Dużo tej mięty tu jest, przyznam się szczerze. Ogólnie dużo jest tu roślin w Ryzen, więc wiecie, trzeba zbierać, bo się może przydać kiedyś. A, dobra, jak my to dalej pójdziemy, czyli teraz będziemy musieli sobie zakręcić. Hej, be careful. Dobra, ciszej tam. Dobra, to już będę wiedział, gdzie dalej iść. Bez problemu. Okej. A ja się ześlizgnąłem. Grzyby. Dobra, teraz z tą ścieżką idziemy. O, tam od razu. Świetnie. No dobrze, idziemy tak, doskonale. Tu znowu jakieś roślinki. Nie, tu trzeba wszystko zbierać, co jest w ogóle, bo to jest dość opłacalne. Potem jak będziesz chciał sobie coś sprzedać. Tam coś sobie lata, niech sobie lata, bo ja nie chcę do tego nawet rąk przytykać. Chociaż pewnie są jakieś ćmy grobowe, ale w grupie mogą być naprawdę mocne. A wiecie, potem mogą mnie nawet zabić. Zioło ziołem, ale jakieś inne ziółka też trzeba zbierać, a potem je sprzedawać na hajsik. Dobra. No i mamy już chyba to miejsce. Zbieramy zboże, tylko nie wiemy czemu. Kurde. Ale fajne. Chwileczkę, zboże. Kolejne. To jest fajna misja. Ciekawe, co mi to da, jak to zrobię. To kolejne. Dobra, szukamy dalej zboże. No i gdzieś jeszcze powinno być trochę. O, jest. I jeszcze jedno, jeszcze jedno. Trzeba poszukać, dobrze. Trzeba dobrze poszukać. No ale skakaniem nic nie zdziałasz przecież. Może najpierw jak będę się patrzyło tak. O, może jak sobie powiększę kamerkę, to może z takiej odległości zauważę to ostatnie zboże, które gdzieś sobie pewnie czeka, aż je się wyrwie. O, jest. O, dostałem osiągnięcie parobek. Dobra. Yo, 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 yo. I'm working. You serious? And what can. Well, I'm only a knob, but if you have. Just look. 10 should be enough. Here. Thanks. O, proszę. I mamy potionka, świetnie. Opłaciło się zrobić coś takiego. Nic nie kosztuje, a naprawdę daje. Też tu gdzieś znajdę jakieś zboże? Nie, to już nie. Telur. Aha, czyli ty nie potrzebujesz pomocy, szkoda. Naprawdę mógłbym ci pomóc. No, to my jesteśmy na jakiejś farmie, Tristan. Co to za miejsce? O, możemy pohandlować, a co mogę kupić u ciebie? A kupię sobie potionki. Spoko. Dobra. Ja dokonuję wymiany, tak, i kupuję sobie. Ja ci sprzedam tutaj śmieci za złoto. Coś jeszcze mogę sprzedać?
O, to mogę na przykład. Co jeszcze? Co jeszcze? Dobra. Dokonuję wymiany. Dostanę trochę tego złota. Kiełbasy to są. Chyba pozbierać mogę. No, dziękuję. Henson, witam. Aha, ten też nie w humorze. Szkoda. Koleś wybije? Nie. To mogę kraść. Yeah. Dawać wszystko, co macie. Perłowy nasz. O jest, za 300. Kurde, nie, opłaca się, naprawdę. Ekstra. To już 300. Mam chyba gwarantowane, chyba że to się suma zmniejszy. Ale dobra, idziemy z tej farmy stąd. No widać, że tu nie ma nic ciekawego. Szkoda. A nie, jakaś jaskinia jest. A wiesz co, ja może się przejdę do tej jaskini. Czemu by nie? Dobra. Tylko wiecie co, ja sobie zapiszę, zanim w ogóle tam pójdę. Muszę teraz się przyzwyczaić, jak w Gotiku, że zapisuję co jakiś czas, żeby po prostu potem nie polegnąć. Mały diament. Lol. Ciekawe, ile jest warte takie małe główienko. Dobra, idziemy dalej. Ryzykujemy. O ty. Kurde, światło by mi się jakieś przydało. A w ogóle mam jakiś czar światła, czy coś takiego? A, szybkość. O, fajnie. Możemy biegać szybciej. Telekineza magiczne. O, pięknie. Jak coś, jak w Gotiku, dokładnie, świetnie. I tak mi pasuje to. O, jeszcze jeden, o kurde. Dobra. Pięknie. Poradziłem sobie. Kuferek. I co w nim jest? 70 sztuk złota, maczuga, woda i gruda rudy żelaza. Fajnie, fajnie. Wszystko pięknie i fajnie. Zobaczymy tutaj, co tu znajdziemy. Szukamy, szukamy, bo tu cokolwiek, gdziekolwiek żyła z... Kurde, nie umiesz kopać, a będzie to już od razu umiał. Wstydziłbyś się, kurde. A no tak, bo ty jesteś sobie takim młodym wyrzutkiem, a pan Bezio to już miał takie doświadczenie, że kurczę z palcem w tubsku umiał kopać. A wiecie, no. Kurde, ale... No jestem zaskoczony, że taki typ nie potrafi kopać. What? Gdzie my do cholery jesteśmy? Dobra. Wiecie co, może ja lepiej się wrócę. Bo to mi się nie spodobało zbytnio. Ale parę wilczków powybijałem, bo chciałem. No. I jest git. A nie, jeszcze jest jedna strona jaskini. O nie, to jeszcze się tak szybko nie zbieramy. A tu gówno, tylko jakieś jedno ziółko sobie rosło. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Dobra. Idziemy stąd. Tu jednak nie ma nic ciekawego. Spodziewałem się czegoś lepszego. Ale no cóż. A co to w ogóle są za stworzenia, jeśli można wiedzieć? Dziki. Dobra, zaryzykuję walki. O kurde. Nie, 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 nie. Koniku, nie, nie! Kurde. Czytaj. Nie, tutaj. Serio. Serio, akurat tutaj. Aj. Dobra. To jeszcze raz powybijamy te dziwadła. No szkurde. Się musiałem tak dać zabić. Dobra, a tam jest jeszcze ten mały diament, którego nie zebrałem. Nie, muszę to wszystko jeszcze raz zrobić.
Aj, dobra, to jeszcze na dziki nie będę latał. Są jeszcze za silne stworzenia na mnie. Kurde, zaatakuj to dziwadło, o tak. Okej. Gdzieś to była skrzynia. Tam jest ziółko lecznicze, to bierzemy od razu. Może coś tu jeszcze jest? Nie, nie ma nic. Idziemy sobie dalej. Ja już na pamięć znam ten teren, więc spokojnie. Wybijemy zaraz to. O, ładnie. Pięknie, dobrze. Świetnie ich ubiłeś. Okej, dobra. Teraz pozbieramy to, co trzeba. I świetnie. Dobra, możemy już stąd iść, bo i tak mnie to już nic nie interesuje. Na dziki żadne nie idę, bo jeszcze roba nie zawalę to. A tego bym raczej nie chciał, więc wiecie. I dzisiaj postaram się, żeby ten odcinek był nieco krótszy, bo wczoraj no rzeczywiście przesadziłem trochę, ale po prostu nie miałem ze sobą stopera. To wiecie, nie miałem jak wymierzyć czasu dokładnie. Ale tak mniej więcej to pół godziny trwało. Cholera. Przepraszam. A mogę pulpit poczytać? To chyba mogę. Czekaj. A jak kucać, jeśli można wiedzieć? Ale fajnie, nawet tak się ruszyłem, to już wyczuł, że ktoś tam jest. Dobra, ja tam na dziki nie idę, ale w końcu chciałbym się skierować do celu misji. Więc tak też powinienem już to od dawna zrobić, ale wiecie, ciągle mnie coś zatrzymuje, kusi, żeby coś, nie wiem, pobić, zabić. Tak. Dobra, ćmy grobowe. Sobie jeszcze z nimi dam radę. O kurde. Jesus. Ćmy szponiaste, kurde, nie, to już są groźniejsze typy. Nie będę się na nie pchał. Ja im spieprzę od razu. Wypiję sobie potionka. Kurde. Serio. Serio. Shit the fuck. Boję się. Ja nie chcę, ja chcę jeszcze żyć. Dajcie mi pożyć. Proszę. Au! No nie, zabiłem się. Chyba se jaja robicie. Nie! Znowu? Ugh. Kurde. Naprawdę, wkurzają mnie już te stworzenia. Są jeszcze gorsze niż w Gothiku. Naprawdę, no. Nie. Dobra, ja biorę tylko ten mały syf i idę od razu tam, gdzie trzeba. Ja już nie będę się męczył z ponad to. Chcę zrobić to, co trzeba, ale niestety, kurde, mam jakieś problemy na okrągło. Tam dziki. A właśnie, no z dzikami to ja bym nie dał jeszcze rady. Chyba, że... O, proszę. Mam już sposób na to, żeby uniknąć tej śmierci. Po prostu im będę zwijał. Tak, tu nie ma nawet drogi, więc o tym mogę zapomnieć. Kurde, jakie dziadostwo. Myślałem, że jakoś dotrę w łatwiejszy sposób, a tak to się będę musiał męczyć. A czekajcie, czekajcie, tu jest droga. Kaka! Kurde, nie koko koko, tylko idziemy. Koko. Nie no, rozwalają mnie te kurczaki czasami. Dobra, myślę, że w końcu dotrę tam, gdzie chcę. A nie wiem, czy to takie będzie znowu łatwe. Kurde, tutaj jakiś kolejny budynek. Ciekawe, kto tu w nim mieszka. Ty! Ja znam! Sobie teraz dostałem olśnienia. Kurde.
Pamiętam. Wszystko pamiętam. A więc teraz tak się skierujemy. Kurde, niech mnie motyla noga weźmie, no. Pamiętam to miejsce. Kurde, to są dziki. To mnie najbardziej martwi, że nie mam łatwego dostępu. Ale nie, tu jest ścieżka. To może nawet się dostanę bez problemu. To jest chyba ten sam grobowiec, który już kiedyś tu obchodziłem, nie? Zaraz zobaczymy. Nie, inny. Czekaj, kim jest ten kolo? Jakiś wojownik zakonu. To pewnie ten typo. Tak, to on? Nie wiem. Albo jest w tym grobowcu. No bo jak jest strzeżony, to pewnie... Kurczę. Myślę, co ja sobie może znowu zapiszę, bo aż mnie to tam interesi, żeby się dostać, ale... Jak tylko coś się stanie nie tak, to normalnie na Boga przysięgam, że zatłuczę się. Ać! Nie ma takiego bicia! Panie! O kurde, się boję. Groźne typy. Dajcie mi wypić potionka. Takie mam prawo. Dobra. Potiony wypite. O, jakiś zwój z telekinezą. Przydałoby się czar światła. A, teraz będzie w to trzeba strzelić. To nie ma sprawy. Jep. Okej, wrota się otworzyły. Wiecie, zawsze lepiej mieć miecz w pogotowiu. Dobra, tu jakiś trup. O, potionki, świetnie. Piec. Kryształowa kula telekinezy, co to robi? What the hell? O kurde. Bombowo. I mogę na raz krótki łuk. Czekaj, mogę coś innego depchnąć? Nie. Gdzie ten krótki łuk? Gdzie ten krótki łuk? Dobra, nieważne. Dobra, otworzyłem sobie wrota, jeszcze sobie pulpit przeczytam. Interesting. O, very interesting. Kurde, tego już nie umiesz. Świetnie. No, kurde. Poczekajcie, ja już nie chcę marnować strzałek, więc sobie wezmę kryształową kulę telekinezy. Teraz wiem, co z tym zrobić. O, proszę. A to się niestety zamyka. Dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Myślałem, że będzie gorzej, a to tylko były zwykłe ćmy grobowe. Więc nie było problemu najmniejszego. Ale gdzie jest cel, z którym chcę porozmawiać? O kurde. To jest jakaś wioska. O, Rudolf. Dobra. Świetnie. Przegrana sprawa, jakiś nowy quest. To jest chyba fabularna, o ile się nie mylę. Próby mistrzów. Nie wiem, coś by... Tu nie mogę jeszcze. Tu jest ten Seweryn. Tu są biblioteczki. Taylor i Enzo. Aha. Dobra, wiecie co? Wolę dalej iść tam. A i teraz muszę iść z powrotem. Dobra, to idziemy z powrotem do Seweryna, skąd przyszedłem. Kurde, szczerze mówiąc, to mi się tu nie chce tam łazić. To może pogadam tu z jakimiś ziomkami. Może dadzą mi jakiegoś questa. No ile tu jakiegoś ziomka znajdę. Gówno, kurde.
I to tyle. O Boż, to ja stąd idę. Nie, wiecie co? Może już nawet zakończymy odcinek. Dobra, zakończymy odcinek, żeby nie było takie za długie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jak tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie.